czas pożegnania. Oficjalnie swoją bardzo bogatą karierę sportową, karierę piłkarską kończy były reprezentant Polski, a ostatnio podpora drużyny suwalskich Wigier. Tomasz Jarzębowski. Zapraszamy. Zapraszamy na środek. Aby Jarzębowski, uda się? Spróbujmy, uwaga. Z państwem wszystko się uda. No to Tomasz! Uwaga. Tomasz! 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 Dziękujemy! Nie jest to... Przede wszystkim chciałbym wszystkich przywitać gorąco. Jest to taki moment, gdzie na pewno w karierze każdego piłkarza musi przyjść. Bardzo miło będę wspominał ten okres i chciałbym tutaj z tego miejsca życzyć całym Wigrom sukcesu, zarówno jak i w Pucharze Polski, jak i w rozgrywkach pierwszej ligi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Tomasz Jarzębowski. On był wierny suwalskim Wigrom przez prawie 10 ostatnich lat. Od niego zaczynało się ustalanie składu suwalskich Wigier. Proszę państwa, z Wigrami żegna się także bramkarz, no powiem tak, nie boję się tego słowa, bramkarz legenda suwalskich Wigier, Karol Salik! Proszę, brawa! Paweł Przewoński także. Dziękuję Karolowi Salikowi za to. Proszę państwa, my to poprosimy też! Aby Salik, uwaga! Karol, ty dla Wigier zrobiłeś ogromnie dużo. Nawet nie wiem, jak ci dziękować za to wszystko. Musiałem odchodzić. Nie, tak oceniam, ja króciutko. Na pewno chciałbym podziękować wszystkim osobom związanym z Wigrami. Przez te 8 lat naprawdę się przywinęło kupę fajnych ludzi. Naprawdę będę ten okres wspominał bardzo fajnie i będę na pewno wracał do tych Wigier, na pewno będę kibicował. Ja tak mówię pokrótce, bo to nie sposób wszystkich wymienić, dla których chciałbym podziękować, bo tu dla każdego z was, dla kibiców, dla piłkarzy obecnych i byłych, a przede wszystkim prezesowi, dla całego biura, niezastąpiono w naszym klubie, Marto Adamczesko, Judym, Funio, dzięki. Oczywiście... Przepraszam. Duże brawa poprosimy, proszę państwa, to... Wzruszająca chwila, no ale takie to momenty są. Dziękujemy jeszcze raz. Jeszcze jednej osobie, nie zapominamy o byłym kierowniku Janie Adamczewski. Dziękuję wszystkim. Dziękujemy bardzo. Drodzy państwo, Jarza zakończył karierę i obiecałem mu jedno, że jak awansujemy do finału Pucharu Polski, to będzie siedział na ławce na Narodowym. Ja słowa dotrzymuję i dotrzymam. W waszych nogach, głowach zostało to, żebyście wy dotrzymali, a Karol jeszcze gra. Życie jest takie, że drogi się krzyżują, nie wiadomo kiedy. Dzisiaj się żegnamy na tym etapie, a nie wiadomo, co będzie za rok. Jak nie zawodnik, to trener. Ja wiążę z tym nadzieję. Dziękuję wam serdecznie.